Ukończyli. Nie krytycy, tylko krytycy, bo tak mówią, krytycy. Nie krytycy, tylko krytycy. Tutaj
tego typu rozrywkę. Kurczę, to znaczy to, że gry same w sobie nie są wstydliwe, albo nie muszą być wstydliwe, to nie oznacza tego, że moja wydajność jest dostępna absolutnie wszystkim w każdym wieku 24 godziny na dobę. Każda część, która się robi z dobrego jest dokładnym siebie, to jest wstydliwa, ale ona sobie sport. Sport jest piekielnie wstydliwa, to jest wytrzymało hardcore. Na sam koniec, jeszcze sobie pytanie o daty, kiedy premiera. Mieszkańcy Ostrowa Zdrowia zapewniają, że można będzie w swoim
Bardzo duży nacisk położono na ten etap badania wiarygodności
podpisze, potem same dokumenty. I tutaj jakby zmiany są w dwóch obszarach, czyli dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na świat w południu w Polskim Radiu 24, w którym dziś porozmawiamy o relacjach transatlantyckich. Przede wszystkim o ostatnich napięciach na linii Berlin-Waszyngton. Kanclerz Angela Merkel przyznała po ostatnim szczycie G7, że Europa musi wziąć sprawy w swoje ręce, sygnalizując, że Europejczycy nie mogą już polegać jak wcześniej na Stanach Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump nie pozostał dłużny, ponownie skrytykował Niemcy za zbyt wydatki na obronność i na zbliżkę szansów z jego krajem. Czy to tylko wojna słów, czy może współpraca transatlantycka w tej wojnie? Mówi o Państwa i nasz gość Marek Włościński, ekspert polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Proszę zajrzeć jeden komentarz. Kandydata SPD na kanclerza Martina Schulza, który nazwał Trumpa wielkim niszczycielem wartości zachodnich. New York Times pisze w tym całym kontekście wymiany zdań o potencjalnie sejsmicznej zmianie. Washington Post o nowym rozdziale w relacjach europejsko-amerykańskich. A co pan myśli? Rzeczywiście pojawiają się zdarzenia z relacji, które też teraz oczywiście dochodzi do tego rozpadu relacji do rozdziału, które Wszystkim z tego, co mamy na końcu, żeby zacząć
fakt, ale to wszystko są na Bóg. Wątpliwości wokół tego, że możliwości wokół Stanów Zjednoczonych, 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 Stanów Z
przypadkiem, gdzie tylko nasze sprawa krążyła między samym regionem, gdzie jeszcze było stajemy są. W związku z tym tutaj idziemy właśnie w jakim kierunku skrócenia, że będziemy zarządzać na przykład, żeby ten organ drugiej stacji miał sprawę za to już merytorycznie, co mamy też na stronie. I tak naprawdę chciałbym sobie teraz wziąć na nowo to wszystko, bo sprawdzać, kiedy jak to wygląda się wymienić, oblicze ten dystans, który było polskie życie i ostatnio. I teraz wierzymy. Tak, i mogę powiedzieć, że żeby też było łatwiej rozczytać tą nowelizację, to na naszą stronę jest taki informator, że to tam przygotowań prostym językiem napisane, jak to się wykorzystać i przez administrację, ale też przez strony, które w tym postępowaniu uczestniczą. To wspólne zostanie rzeczy, jeszcze nie jest rozwiązane, ale mam nadzieję, że pan zaraz powie, że wkrótce będzie. To Chrystiana, który realizował czas na podmiotnie.
była premier powrotu rządu prezydenckiego Smoleńsku, a politycy komentują, jest na wycie ręce i grozi się jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ministrowi zdrowia Ewa Kopacz poleciała do Moskwy jako lekarz, chcą wnieść pomoc rodzinę na finansowy domaga się zmian postaw ubezpieczenia szkolnego. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale nie wiem, czy to jest możliwe.
Amerykański rząd zamierzający czasem powiedzieć czasem takim, było celem ataku, bo ustawiły amerykańskie ambasady, że w niej kilka innych dążych procedur złożeń rysk chciałby jej mierę wydarzyła odpowiedzi do kraju oraz pokazał pokrycyjną pod ostatnią stronę. Zagranicznych część zawodników zgrupowania rozpoczynają dziś, wszyscy od poniedziałku, na eliminacji Mundialu Polska-Rumunia 10 czerwca. Czy to są lepsi? To pytanie. Za chwilę potem zapowiada kolejne informacje, tak jak to są po 13.20. To dane wiadomości w Radiu Maryja więcej po aktualnościach. Tak naprawdę cały klub z różnych badań wynika, że bezpieczeństwo seniorów oraz domu podróży i odpoczynku to temat dzisiejszego dnia Ale mówię, że jest to jeszcze jakiś czas, ale
Które
Dostajemy informację o wyciekłych rozmowach, które
Zachowania takie przemocowe, które są w Unii Europejskiej i
może uświadomienie, że jest to wyraźne zapis w kodeksie karnym, nie alimentacja, jest również formą przemocy i to wpłynie na zmianę części Dokładnie tak, ale tak jak powiedziałam, z jednej strony komornicy na co dzień spotykają się z faktem przepisywania majątku, czyli to istnieje, z drugiej strony 73% społeczeństwa przyznaje, że nie ma zrozumienia dla takich postaw, ale jednocześnie 40% przypominają też, dokładnie tak, Krajowa Rada Komornicza i Krajowy Rejestr Długów zleciło przeprowadzenie badania wśród Polaków na temat właśnie postaw i stosunku do kultury prawnej do niepłacenia alimentów. I tak jak mówię, 73% przyznaje, że nie ma zrozumienia dla takich postaw, a jednocześnie 40% badanych, tak, którzy znają dłużników alimentacyjnych, którzy dokonują tego typu działań, przyznało, że nic nie robią, że nie chce się wtrącać, to nie moja sprawa, czy jest moja sprawa. Ja Nie, 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 nie
w podróżach, to znaczy zobaczcie, co się stało w ciągu ostatnich dwóch lat, jak zmieniła się sytuacja polityczna w kilku europejskich krajach, a mówimy o sytuacji w ciągu tej Europy, nie mówię, że milionów, którzy mają wyjeżdżać do tego, bo jeżeli to nie jest 8 milionów, to tam, że te zmiany, które pewnie były wyproporcje na rynku. I wtedy są takie dramatyczne wnioski, już to jest całkowicie. Ten problem jest z tym systemem demokracji, który dzisiaj już na tapecie, który jest jakby na razie jak prawdowym rozwiązaniem, na razie tymczasowym, ale Komisja Europejska planuje wprowadzić długo to lat. No to nie jest referencie taki, to jeszcze są polski sytuacje. To znaczy, świetny pomysł, trzeba proporcjonalnie tych ludzi rozlokować po Europie, tylko jak zatrzymać w Polsce. Nie, 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 nie,